Potem miałem wywiad do takiego radia lokalnego gdzieś na Śląsku, 2 godziny rozmawialiśmy. I zmyślny pan redaktor mówi, no jak pan skomentuje tą swoją wypowiedź, gdzie pan powiedział, nie jestem gejem, jestem pedałem, że ja tak powiedziałem. No i bo to 4-sekundowa wypowiedź jest w internecie podobno, że ja mówię, że nie jestem gejem, a jestem pedałem. Tylko ja cytowałem w tym programie, zdaje się, od mojego znajomego, który ma odmienną orientację seksualną, bo ja nie jestem żadnym gejem, jestem pedałem. I pan redaktor, na co za różnica? No pani, ja tam nie wiem. No nie moja sprawa. To już proszę pytać osoby wtajemniczone, dlaczego dla nich to jest ważne. Ja nie naruszam czyjejś sfery intymnej i nie będę go pytał, jaka różnica. Nie moja to rzecz, kto jak się czuje. Ale widzicie, że z każdej wypowiedzi wyjmą 4 sekundy i się tłumacz radio. Jaka jest intencja, że my pokażemy takie materiale, polecimy do sądu. O, bardzo by chcieli. I od kraju, do którego pies nie chce obsikać bezdomny, będzie stawał z nami szranki. Takiego wała jak Polska cała. Połamcie sobie te fiuty, drent, feminizm, tego nie przyjdzie do żadnego sądu. Nie pójdziecie z naszej przyczyny, choćbyście się wymodlili do naj przedświęcej. Z główna bohatera nie ulepiej. Piszcie te swoje książki, recenzje, kręćcie te banialuki, opowiadajcie, że Pawłowi spuścili powietrze z jednego jego samochodu, on ma jeden samochód, ale to tak działa propaganda sowiecka. Nie spuścili powietrze, tylko odkręcili koło. Ale dla tych... Jeden z samochodów, pastor Chojecki patrzy i ma tych samochodów, później jak pokazał, oto rezydencja pastora Chojeckiego. I to blok z dziecko rodzi mieszka. Ale właśnie ten milion... Paweł, w jakiej bardaszce ten zazdrośnik?